konferencji prasowej, która jest poświęcona Mistrzostwom Świata Balonowym, które w przyszłym roku odbędą się w Grudziądzu. W tym roku planujemy i zorganizujemy zawody treningowe. Witam bardzo serdecznie Jacka Lewandowskiego, prezesa Grudziądzkiego Klubu Balonowego. Witam Szymona Grubina, wiceprezydenta Grudziądza. Witam Ewę Niewiadomską-Roman, dyrektor organizacyjną zawodów Mistrzostw Świata i Arkadiusza Iwańskiego, naszego koordynatora sportowego, ale też delegata Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Na początek prezes Grudziąckiego Klubu Balonowego powie trochę o tej idei, też o tym, dlaczego i jak to się stało, że te zawody otrzymaliśmy, bo Grudziądzki Klub Balonowy działa już od 25 lat w naszym mieście, a następnie będziemy wyjaśniać też szczegóły dotyczące właśnie zawodów sportowych, ale też i tego, co Państwa pewnie interesuje, czyli planowanych wydarzeń dookoła Mistrzostw Świata, no i też innych kwestii związanych z organizacją. Proszę Pana, bardzo. Jacek Lewandowski, prezes Grudziąckiego Klubu Balonowego. No, jesteśmy balonierzami od 20 paru lat, tak jak powiedziała tutaj koleżanka. No i przyszedł czas na to, żeby po tych 20 latach organizowania pucharowych zawodów Polski przymierzyć się do czegoś większego. Udało nam się pozyskać zgodę na organizację szóstych Mistrzostw Świata juniorów. No i w przyszłym roku będziemy mieć ten zaszczyt organizowania tych zawodów. W tym roku musimy zorganizować przedmistrzostwa, czyli taki trening dla tych pilotów. No i chcemy je połączyć też z kolejną edycją Pucharu Polski i zorganizować takie święto balonowe w Grudziądzu. Także myślę, że będzie to duża impreza, dosyć widoczna dla mieszkańców. No i przy okazji chcemy jeszcze zrobić jakieś fiesty balonowe, takie pokazy, eventy, żeby to po prostu jak najwięcej mieszkańcom przybliżyć, no ten piękny sport balonowy. A te Mistrzostwa Świata Juniorów, ile dni będą trwały, ile konkurencji? One będą trwały od piątku do soboty. Konkurencje są, znaczy lotów będzie po dwa dziennie, a konkurencji w każdym locie może być więcej niż jeden. Przeważnie jest więcej niż jeden, ale to już jest w kwestii dyrektora sportowego. Czy już wiadomo piloci z jakich krajów się pojawią, bo rozumiem, że to jest nie tylko nasz kontynent, tak? Tak, to jest cały świat. Nie wiemy tego jeszcze, kto przyjedzie, z jakiego kontynentu, z jakiego kraju. No liczymy, że jak najwięcej z wszystkich kontynentów. Zgłosili się do nas, zadeklarowali swoją obecność kadra z Japonii na ten moment, więc to tutaj wiemy, że przyjadą. Dobrze. Dziękuję. W takim razie może Arek powiesz parę słów o zawodach sportowych. To ja dodam, a propos ile czasu w tym roku, tak, to będą 2-3 dni, ale w przyszłym roku to będzie prawie tydzień. Zawody zaczną się we wtorek. Generalnie z krajów może się zgłosić na imprezę około 40. W praktyce jest to około 50 pilotów z 20 paru krajów, takich bardziej aktywnych. W tym roku myślę, że zagranicznych jak będzie połowa mniej ze względu na sytuację jaka jest. Podejrzewam, że tak zwani overseas, czyli spoza kontynentu, może być ich mniej, ale myślę, że koledzy tutaj z sąsiednich krajów na to zapytają. Rosjanie balonem nie przylecą? Rosja jest wykluczona w tej chwili, zawieszona w Federacji Lotniczej, więc zarówno Rosja, jak i Białoruś piloci z tego kraju nie mogą startować zawodów. Czym się będą różniły, tak dla osób, które się nie orientują, zawody, te przedzawody, które odbyły się w tym roku, od już właściwych mistrzostw? Jak gdyby Mistrzostwa Świata Juniorów, trzeba pamiętać, że to jest jedna z trzech największych imprez balonów na grzane powietrze, czterech, bo mamy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, ale jeśli w kategorii Mistrzostwa Świata to jest jedna z trzech, mamy Mistrzostwa Juniorów, Kobiet i Ogólne. To jest cały proces. Żeby otrzymać taką imprezę, trzeba aplikować minimum 3 lata przed terminem. Taki test event robi się, żeby organizator są mniej lub bardziej doświadczeni organizatorzy. Mamy Grudziądz słynie z zawodów balonowych, ale lokalnych. Jeśli chodzi o imprezę międzynarodową, tej skali jeszcze nie było w Grudziądzu. Więc ten test event ma pokazać jak gdyby jednej i drugiej stronie, jak to wygląda tutaj. Piloci mają okazję też jak gdyby zapoznać się z terenem, z warunkami, bo wiadomo, że w każdym kraju troszeczkę różne są warunki meteorologiczne i inne uwarunkowania terenowe, więc jest to jak gdyby test dla pilotów, test dla organizatora i test dla całego sztabu, żeby przygotować tą imprezę jak najlepiej w przyszłym roku. Dyrektor sportowy zawsze stara się tak dobrać te konkurencje, żeby było ich jak najwięcej, jak najbardziej wykorzystać pogodę, ale też jednocześnie stworzyć jakiś kompromis między pogodą i atrakcyjnością dla publiczności. Dodatkowo będzie też fiesta balonowa, która ma się wypełnić tą część, kiedy okazałoby się, że zawodnicy muszą startować na północy czy na południu Grudziądza, tam gdzie jesteśmy dalej od publiczności, to wtedy fiesta pewnie będzie startowała bliżej.
Więc to jest jedna z rzeczy. A propos budżetu też, bo to pytanie padło. Generalnie taki wniosek aplikacyjny na zawody to jest dość skomplikowany proces. Taką estymację budżetu, wiadomo, że na 3 lata przed imprezą po prostu zgłasza się chęć organizacji, ale już 2 lata przed należy podać estymację budżetu, harmonogram, cały sztab, który będzie wchodził w skład tej części sportowej. Więc jak gdyby to musi być zatwierdzone, to jest po części częścią umowy, ale tak jak tutaj było wcześniej wspomniane, dzisiaj budżet po pandemii, teraz jeszcze w trakcie sytuacji politycznej, jaką mamy, geopolitycznej, to wszyscy mamy świadomość tego, że to jest płynny organizm. Szanowni Państwo, to dość skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie, dlatego podjęliśmy już konkretne działania. Grudziądz ma się stać jednym wielkim lotniskiem, dlatego biuro zawodów zlokalizujemy na Olimpii, w sercu miasta, tak aby było dostępne również dla mieszkańców, żeby nas odwiedzali i też żyli naszymi wydarzeniami. Tam też będą się odbywać odprawy. Poza tym staraliśmy się oszacować wstępnie koszty całego przedsięwzięcia. Te zawody treningowe, czyli w tym roku, będą nas kosztowały około 200 tysięcy złotych, w przyszłym roku około 300 tysięcy złotych, z tym, że te koszty mogą ulec zmianie, chociażby przez ceny gazu, co jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o wpisowe, to jest 30% całkowitych kosztów. Dlatego też zwracamy się do wielu instytucji, do przedsiębiorców, również do Ministerstwa Sportu o dofinansowania. To też mamy tą świadomość, że to jest świetna promocja również dla biznesu. Stać się współuczestnikiem, współtwórcą też tego pięknego wydarzenia. Poza tym chcielibyśmy, aby zawodom towarzyszyły różne eventy, atrakcje dla mieszkańców, jak i gości, którzy odwiedzają nasze miasto w tym czasie. Też, żeby poczuli nasi grudziądzanie dumę, że to właśnie Grudziądz jest gospodarzem tak prestiżowego przedsięwzięcia. Imprezy o randze Mistrzostw Świata, dlatego to jest dla nas po pierwsze ogromny prestiż, że organizujemy te mistrzostwa. Po drugie, wychodzimy z założenia, że jest to i dla miasta, i dla naszego regionu olbrzymia szansa, taka promocyjna, bo sport balonowy jest niesłychanie widowiskowy, a kiedy będziemy mieli na naszym niebie zawody na tak dużą skalę, to naprawdę będzie olbrzymie widowisko i bardzo często nie będzie trzeba ruszyć się z domu, żeby być tego widowiska uczestnikiem. A w związku z tym, że ta impreza ma duży rozmach i duży prestiż, wsparli nas między innymi pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Z ogromną pomocą również pospieszył nam senator Ryszard Bober. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z panią minister Anną Gębicką i tutaj też mamy wstępnie deklarację chęci pomocy. Także jest wokół tej imprezy dużo dobrych dusz i to tak ponad podziałami, czyli też okazuje się, że balony oprócz tego, że są piękne, to łączą różnych ludzi. Także to jest też wartość dodana do tej imprezy.